Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszymy, zrobiliście nam, goście nasi szanowni, niesamowitą niespodziankę. Gdybym to wiedział, to na pewno bym się nie przygotowywał do przemówienia tutaj. A zwyczaj mam taki, że jeżeli są goście, to raczej odstępuję gościom. Daję im pierwszeństwo, ale że nie wiedziałem, to raz, a druga sprawa, że przygotowywałem się, by powiedzieć coś ze Słowa Bożego ku naszemu zbudowaniu, że w tygodniu się modliłem o to, aby Bóg dał mi myśli, temat, który by należało poruszyć, byłby on potrzebny dla nas w tym dzisiejszym czasie, tak dosyć trudnym. Drogie braterstwo, a też z tego powodu akurat dziś wystąpiłem, ponieważ chyba od 3 miesięcy nie stałem na tym miejscu, to znaczy usługując w drugiej części nabożeństwa, bo akurat dwukrotnie komuś tu udzieliłem mego miejsca. Się bardzo cieszę. Nie, proszę to zrozumieć, że wymawiam, ale ja cieszę się i ja zresztą to zawsze podkreślam, że wolę siedzieć i słuchać, niż mówić, dlatego że ten, który mówi, ma wielką odpowiedzialność. Tym bardziej też już kiedyś o tym mówiłem, nie jest tak łatwo i prosto przemawiać do ludzi takich słuchaczy, jak wy jesteście, czy ja jak tam siedzę, ponieważ my znamy dokładnie Słowo Boże i nie tylko jakieś tam słowne potyczki wyłapujemy, ale każdy, który tu stoi z mówców, jest świadomy tego, że musi mówić prawdę, że nie może coś tam przekręcić, bo jeżeli mówi się do ludzi, którzy nie czytają Słowa Bożego, dla których pewne rzeczy są nowością, więc tam można różne rzeczy opowiadać, a ludzie tak i tak, słuchacze, powiedzą na to amen i nawet nie są zorientowani. Jak czytałem w gazecie artykuł brata Bolesława, ostatniej chyba to gazeta, Fakty i mity, gdzie tam właśnie piszesz o tym, jak jeszcze byłeś w kościele katolickim, jak to wszystko tam wygląda, że to po prostu ludzie niewiele wiedzą, a to jest wielki błąd, ponieważ nie czytają Pisma Świętego. Brat Janek przeczytał wspaniały psalm i myślę, że to jak z każdą sprawą, tak i tą sprawą pokierował Bóg. Ci, którzy układali Księgę Psalmów, że akurat ten psalm postawili jako psalm pierwszy. Jest to bardzo piękny psalm, budujący psalm, który mówi o tym, że Bóg kocha takiego człowieka, który ma w poszanowaniu i przestrzega prawo Boże, zakon Boży. Zresztą prawie w większości psalmów jest poruszone prawo, zakon Boży. A szczególnie w tym najdłuższym psalmie, psalmie 119. Drogie braterstwo, ten psalm mówi o upodobaniu, czyli inaczej o przestrzeganiu tego prawa, jak już powiedziałem. Za przestrzeganie prawa wiemy i ten psalm to wyraża, a autor tego psalmu to musiał być ktoś, który bardzo kochał się w zakonie, prawie inaczej Bożym. Prawdopodobnie, tak gdzieś tam wyczytałem, że był nim Ezdrasz. Jeżeli to jest prawdą, no to niech będzie Ezdrasz, ale nie jest to takie bardzo ważne dla nas, kto ważne jest. Ważny jest ten piękny, cudowny psalm, który tak tylko krótko powiem, bo nie o tym tak szczegółowo będę mówił, ale chcę powiedzieć, że za przestrzeganie prawa i to dokładnie, o tym będę później mówił, idzie błogosławieństwo Boże. Jest powiedziane, że ten, który kocha się w zakonie Bożym, czyli inaczej przestrzega ten zakon Boży dokładnie, starannie, to będzie ten człowiek tak jak drzewo zasadzone gdzieś tam nad wodą, nad strumieniem wód,
gdzie jest powiedziane, liść nigdy nie opada, dlatego że korzenie zawsze są nawilżane i te liście tego drzewa są zawsze bardzo piękne, bardzo pięknie zielone. Kiedy kilka, wydaje mi się, że to 2-3 miesiące temu stałem na tym miejscu, na pewno sobie nie przypomnicie, o czym wtedy mówiłem. Mówiłem, przypomnę wam, o młodzieńcu, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza, ale też i w Ewangelii Marka, o młodym człowieku, bogatym podobno. Tak to jest zatytułowane. Ten młody człowiek przyszedł do Chrystusa i na ten temat dosyć dużo mówiłem. Przyszedł do Chrystusa z zapytaniem, ale od Chrystusa odszedł, czytamy, zasmucony, ponieważ miał wiele majątności, a dalej tam Pan Jezus, tak tylko w skrócie powiem, powiada, że trudno jest wejść bogatemu do Królestwa Niebieskiego. Trudno. Nie jest powiedziane, że nie wejdzie, ale jest powiedziane, że trudno. Trudniej niż takiemu przeciętnemu człowiekowi. Nie jest powiedziane dalej, bo na tym momencie ta historia, to spotkanie tego człowieka z Chrystusem się kończy. On odszedł, ale co zrobił? Czy zastosował się do tego słowa, które mu przekazał i na co mu wskazał Pan Jezus? Czy nie? Tego nie wiemy. Ale na tym to spotkanie Chrystusa i ta rozmowa z tymi, którzy byli wokół Niego, się nie skończyła. Ona toczyła się dalej. I przy tej rozmowie, którą Pan Jezus prowadził z tym młodym człowiekiem, byli uczniowie, a był też między innymi i Piotr. I tutaj czytamy w Ewangelii Mateusza 19 rozdział i będę czytał od wiersza 23 do końca. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich, zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością to co powiedziałem wejdzie. Czyli nie jest powiedziane, że nie wejdzie, ale wejdzie z pewnymi trudnościami, wejdzie do Królestwa Bożego. A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili, któż wtedy może być zbawiony? U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż za to mieć będziemy? A Jezus rzekł im, zaprawdę powiadam wam, że wy, którzy poszliście za mną przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na tronie chwały swojej, zasiądziecie i wy na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. I każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny, a wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Drogie braterstwo, byli tam uczniowie, którzy przysłuchiwali się tej rozmowie Jezusa z tym człowiekiem młodym, bogatym. Usłyszeli też i odpowiedź Chrystusa temu na pytanie tego człowieka, co mam jeszcze czynić więcej. I kiedy usłyszeli to, co Chrystus mu powiedział, to wtedy się bardzo zaniepokoili, postawili pytanie, to w takim przypadku, któż może być zbawiony? Pan Jezus odpowiada, u ludzi to jest niemożliwe, bo u Boga jest wszystko możliwe. To cośmy tutaj w naszym rozważaniu mówili i podkreślaliście, braterstwo, że u Boga jest wszystko możliwe. Wszystkimi sprawami, rzeczami kieruje Bóg. To nie dzieje się coś od przypadku, ale wszystko jest pod kontrolą i decyzją. A jeszcze powiem taką może coś, co bardziej się do nas odnosi, akceptacją Bożą.
Nasze myśli czasem Bóg akceptuje albo nie akceptuje. Nasze zachowanie akceptuje albo też i nie akceptuje, jeżeli rzeczywiście jesteśmy w rękach Bożych. Jeżeli o tym zakonie Bożym, o którym czytaliśmy w pierwszym psalmie, rozmyślamy dzień i nocą, czyli zawsze, kiedy nawet ciemno jest, kiedy może nas nikt nie widzi, ale my, bo rozmyślać, to nie wystarczy, drogie braterstwo. To nie miałoby sensu tylko rozmyślać, a coś innego czynić. Rozmyślając, to tu autor miał na myśli to, że rozmyślamy w tym pozytywnym sensie, dlatego, żeby zastanawiać się i coś takiego wziąć sobie do serca, jak to i ten młodzieniec, Panie, co jeszcze mam czynić? Przecież on przestrzegał wszystkie przykazania. Ja myślę, że my jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy kochamy Boga, to też kochamy Jego prawo i kiedy nawet i w nocy spać nie możemy, to o tym prawie rozmyślamy. Rozmyślamy, co jeszcze? Może w duchu pytamy i prosimy Boga o to, by nam dał odpowiedź, żeby nam pomagał w tym naszym przedsięwzięciu i w tej naszej drodze posłuszeństwa dla chwały Bożej. Drogie braterstwo, Piotr, jak wiemy, on zawsze, kiedy czytamy różne takie przypadki, to on zawsze się wybijał na czoło. On był zawsze pierwszy. Kiedy czytamy w Ewangelii Jana, kiedy Chrystus wstał, czytamy tam odwieczerznie, będę to czytał, bo wy wszyscy to dokładnie znacie, i zaczął nogi umywać uczniom i ten Piotr, taki szybki, taki może do bólu szczery, mówi: Panie, Ty mi nogi nie będziesz mył, ja nie jestem tego godny, to ja już tak dopowiadam, bo na pewno z tego powodu czuł się niegodny, by Chrystus, Pan, obmywał mu nogi, by się zniżył do jego stóp. Pan Jezus odpowiada, tłumaczy mu, wyjaśnia, dlaczego tak ma być, a nie inaczej. To wtedy ten Piotr powiada: Panie, nie tylko moje nogi obmyj, ale obmyj mnie całego. Obmyj moją głowę, moje ręce, całego mnie umyj. Ale Pan Jezus powiada, że kto ma tylko nogi czyste, to i całe ciało jego jest czyste. Ale dalej ten Piotr, nie wiadomo z jakich pobudek, wiemy, bo czytamy te rzeczy, różne spotkania, rozmowy uczni, różnych ludzi z Panem Jezusem, może miał na myśli o wyróżnianiu, by tak jeden był większy, drugi mniejszy, według jakichś tam zasług czy zdolności. I pyta: Panie, myśmy wszystko opuścili, jest powiedziane. Panie, co nam za to będzie? Myśmy opuścili swoje rodziny, swoich ojców, swoje matki, dzieci, pole, siostry, braci. Myśmy to wszystko opuścili, poszliśmy za Tobą. Co nam za to będzie? Drogie braterstwo, czy my czasem tak myślimy, że idąc za Bogiem, będąc Mu posłuszny, czynimy to z wyrachowania i pytamy: Boże, co Ty nam na to dasz? Jest tak czasem w naszym życiu? Czy staramy się rozmyślać o tym Bogu w dzień i w nocy i być Jemu posłuszny dlatego, że Go kochamy, że Go szanujemy? Ale też, jak chyba śpiewaliśmy dzisiaj, liczę na Ciebie, Ojcze. Liczymy na Jego łaskę, liczymy na Jego pomoc, bo jesteśmy świadomi tego, że jako ludzie, gdybyśmy byli sami, bez Boga, bez opieki Bożej, bez pomocy Bożej, to być może nie jeden nasz już by tu nikt nie siedział na tym miejscu w ogóle. A może by nawet nikogo tu nie było. Każdy z nas ma na pewno dużo do zawdzięczenia Bogu, że nas
strzeże, chroni i to już jest bardzo dużo. Ale Piotr pyta, nie wiemy co miał na myśli, co nam za to będzie. Myślę, że, bo nie chciałbym i nie chciałbym być zrozumiany, że chciałbym myśleć albo coś powiedzieć złego o Piotrze, bo gdzie mi tam do Piotra? Gdzie nam tam do Piotra? Chociaż on też był takim człowiekiem jak i my. Ale fakt jest faktem, że oni porzucili wszystko, tak tu jest powiedziane. Porzuciliśmy wszystko i poszliśmy. Dzisiaj w lekcji wspomniałem, że brat miał kazanie tydzień temu i mówił na temat tego przykazania, czci ojca twego i matkę twoją. I teraz tak, kiedy tak wczoraj nawet jeszcze nad tym myślałem i nawet kiedy w nocy się przebudziłem, również mi te myśli przyszły, jak to jest. W innym miejscu jest powiedziane, kto by więcej miłował ojca albo matkę, niż mnie, nie jest mnie godzien. Tutaj jest powiedziane, że należy, jakby to Chrystus akceptował, bo powołując swoich uczni, powiedział, pozostaw to wszystko. Nawet niech umarli, grzebią umarłych i tak dalej, i tak dalej. A ty chodzi, naśladuj mnie. I Piotr tutaj powiada, myśmy opuścili swoich rodziców, swojego ojca, matkę, swoją może żonę, swoje dzieci. No, jak my to mamy dziś rozumieć? Jak my to mamy dziś do tego się stosować? Czy mamy pozostawić swoje rodziny wbrew temu przykazaniu, o którym brat tu tak obszernie, pięknie tydzień temu mówił? No wyobraźmy sobie, ja pamiętam swoich rodziców, każdy z was swoich, ale moi rodzice dożyli obydwoje 82 lata, kiedy odeszli z tego świata, ale odejście poprzedziła choroba, zdanie się na łaskę innych, akurat w naszym przypadku dzieci. A gdybym w tym momencie tak trudnym, o którym też i chyba tydzień temu wspomniałem, bardzo trudnym niekiedy, gdybym pozostawił ich, no i pójdę głosić Ewangelię, tak to kiedyś jeden brat powiedział, kaznodzieja, mówi, ja swoją matkę nie mogę wziąć do siebie, ja ją dam i oddał ją do domu starców, bo ja muszę pracować dla Pana, bo ja dla Pana pracuję. Drogie braterstwo, no, myślę, można albo trzeba te sprawy pogodzić, ale nie może być tak, że ja pozostawię ojca, matkę, czy dzieci, żonę z dziećmi małymi i pójdę sobie rzekomo za Chrystusem. Czy Chrystus takiej rzeczy wymaga, czy takie wymagania stawia przed nami? Akurat w tym momencie tak było. My nie znamy dokładnie tej sytuacji. Nie wiemy dokładnie. No wiadomo, miał Piotr teściową, jak tam z innymi dokładnie apostołami, czy oni mieli rodziny, czy mieli dzieci, czy mieli jeszcze wtedy swoich rodziców, którymi należało, gdyby była taka potrzeba, się opiekować. Ale mówi, Panie, myśmy to wszystko pozostawili, poszliśmy za Tobą, co nam za to będzie? I Pan Jezus odpowiada im. Daje, udziela odpowiedzi, co za to mieć będziecie. I tutaj czytaliśmy, że stokroć więcej weźmiecie w tym życiu. W Ewangelii Marka to pisze dokładnie jeszcze. W tym życiu, teraz. A i życie wieczne, żywot wieczny odziedziczycie. Wspaniała zapowiedź. A ta zapowiedź była zaraz automatycznie gwarancją. Bo słowa, które Pan Jezus wypowiedział, to były wszystkie prawdą. Stokroć więcej weźmiecie, a w końcu żywot wieczny. Drodzy bracia i siostry, to, że my Bogu służymy szczerze, nie wyrachowania, to pamiętajmy o tym, że już w tym życiu zbieramy dobro. Za posłuszeństwem, ja to często podkreślam, idzie błogosławieństwo, ale to nie znaczy, jeżeli ktoś przechodzi jakieś trudności, doświadczenia czy choroby, tak to niektórzy mówią, to jest wszystko za grzech.
To nie jest taką prawdą, bo w Biblii czytamy również wiele takich przykładów, gdzie ludzie oddani Bogu, ludzie, którzy kochali prawo Boże, również znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji często swego życia. I takie sytuacje są podkreślane, pokazane nam, ale po co? Dlaczego? Dlaczego cierpienie ludzkie było wykazane jakoby coś dobrego? Co Bóg syła na człowieka? Żeby się okazała moc Boża. Bóg dokonuje wielkich cudów. Dlatego też wiedzmy o tym, że i my, te słowa, które Chrystus kierował do apostołów, do uczniów wtedy, a szczególnie może do Piotra, który wybijał się spośród nich swoją ciekawością, odwagą, czy jeszcze czymś innym, że ta odpowiedź Pana Jezusa odnosi się również i do nas. Że my w życiu, drodzy bracia i siostry, otrzymujemy, może nie chcemy to widzieć, albo nie zauważamy nawet tej łaski, tej dobroci Bożej, którą Bóg nas obtacza, którą nas obtacza. Chciałbym takie, drogie braterstwo, dwa przykłady krótkie podać z życia. Wiem, że wszyscy z nas takiej łaski Bożej opatrzności doświadczyliście w swoim życiu. Nie jeden raz, nie dwa razy, może nie 10, a może i więcej jak 100 razy. Na pewno nie jesteśmy to w stanie policzyć. Dlaczego? Otóż dlatego, bo nie o wszystkim wiemy nawet, ile razy Bóg otoczył nas swoją ochroną, swoimi aniołami niewidzialnymi, którzy nas obtaczają, którzy nas chronią, a może nam jakieś słowo Bóg podpowiedział, jakieś myśli nasunął, czy cudowne rządzenie. Drogie braterstwo, nie będzie to kronika wypadków samochodowych, nie odbierzcie to tak, ale nie tak dawno, chyba jak w zeszłym roku, kiedy jeszcze jeździliśmy do Pruchnej po siostrę Anię, tam z tymi chłopakami, w każdą sobotę jechaliśmy i odwoziliśmy ich tam. I jechaliśmy akurat tutaj od strony jakby Wisły, tylko tu od Bielska, tam żeśmy zjechali tutaj na Skoczów. Mieliśmy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, jechać właśnie do Pruchnej. I kiedy już jechaliśmy tu na tą szybkiego ruchu, dwupasmówkę, ja to mówiłem wam z Boże, może się wam przypomni, ale może wy, szanowni goście, na pewno się tu wtedy nie byli, więc mówię to po to, jak Bóg działa, jak Bóg nas ochrania i to jest to, co stokroć więcej weźmiecie już w tym życiu. Nie, Bóg nam nie daje pieniędzy, nie daje nam kasy, może nie daje nam jakiejś sławy czy czegoś, bogactwa jakiegoś, ale to jest to najważniejsze, bo ludzie dziś za zdrowie, za przedłużenie życia oddaliby całą fortunę swego życia, ale to się nie da. Dlatego też Bóg swoje dzieci ochrania, otacza tą wielką opieką. Jadąc tutaj, już zbliżaliśmy się do skrzyżowania, na prawym pasie jechał samochód osobowy, za nim chyba drugi samochód osobowy, a ja jechałem dlatego, że chyba chciałem tutaj skręcić w lewo, albo może i prosto. W każdym razie jechałem, albo mi tak Bóg kazał, jechałem lewym pasem. I dojeżdżając tutaj do skrzyżowania tego głównego w Skoczowie, już kawał wcześniej, jakoś tak nogę rzuciłem z gazu, znaczy popuściłem ten gaz, żona powiada, coś ty tak powolutku dzisiaj jedziesz. A no mówię, no tak jakoś mi się to podoba dziś tak jechać. Ledwie co to skończyłem, ta ciężarówka rozpędzona pędzi i zaczyna hamować, ale wiecie, jak tam jest kilkadziesiąt ton i ciężar samochodu, tylko gumy się paliły, dym leciał spod kół i ta ciężarówka z naczepą, tak wszystko się chwiało, a ja, no chwała Bogu, że byłem jeszcze parę metrów za tą ciężarówką. Ona nie chcąc wlecieć na te samochody osobowe, bo to by ich doszczętnie zmiażdżyło, bo już od Bielska, od Skoczowa ruch się odbywał w ten sposób. No tragedia, no Boże drogi, jak sobie tak po tym pomyślałem,
To wielka łaska Boża. I ten samochód, nie chcąc wlecieć na te małe samochodziki, wjechał na mój pas całkiem prawie przede mną i wyhamował. Udało mu się, jeszcze tam tych parę metrów zyskał, by wyhamować i zatrzymać ten... Przejechał. No to widzisz, to jeszcze lepiej pamiętasz. Tak, i tak jakoś jeszcze Bóg pokierował, że akurat w tym momencie tam nic nie przejeżdżało i on przeleciał przez to skrzyżowanie. Tak sobie pomyślałem, gdybyśmy tam szybciej troszeczkę jechali, no to nie wiem, albo ci po prawej stronie, zależy co on by wybrał, albo my byśmy zostali zmiażdżeni. Drogie braterstwo, to jest właśnie to, stokroć więcej. Nie mówmy, że my od Boga nic nie otrzymujemy. Nawet gdy nam się wydaje, że jesteśmy biedni, że mamy mniej niż ktoś inny z braci czy sióstr. Ale my tak i tak jesteśmy wielkimi bogactwami i szczęściarzami w naszym życiu. Bóg nas ochrania stokroć więcej. A jak powiedziałem, że niejednokrotnie nawet nie wiemy. Bóg jest wspaniałym Bogiem. Bóg może czynić i czyni, nie tylko, że może, ale czyni wielkie rzeczy. Może wybaczcie, jeszcze jeden przykład powiem. Króciutko, w skrócie. Miało to miejsce może 20 lat temu, kiedy również dostąpiłem z żoną wielkiej łaski. Łaska, a można powiedzieć cud. Mówimy, dziś nie ma cudów. To cuda kiedyś były. Cuda to ktoś tam, powiedzmy, krzyczy halleluja, czy jeszcze coś innego, pada na ziemię. To są właśnie cuda, tak dziś ludzie uważają. Ale cudami prawdziwymi to są inne cuda, które nas często w życiu spotykają. Ja właśnie taki cud przeżyłem. Otóż chyba no najmniej 20 albo trochę lepiej lat temu było, jadąc od naszej córki, która mieszka w górkach tu niedaleko stąd, jechaliśmy z żoną do domu, była to jesienna pora, ciemno już było, na krótkim dniu, może taki akurat okres jak teraz, tylko że mam na myśli miesiąc, albo to był listopad, albo grudzień. Padał deszcz, pamiętam, kiedyśmy zjechali od naszej córki tam z góry, tam się tak z góry zjeżdża i skręciliśmy w prawo i znowu droga prowadzi pod górkę. Owszem, są tam lampy co jakiś czas. Z góry, jak kiedy skręciłem, padał deszcz. No wiadomo, wycieraczki tak dokładnie nie wycierają. Z góry jechał samochód i dość szybko jechał w dół. Jechał jeszcze na długich światłach. Później w ostatniej, ja tam mrugłem, żeby zmienił światła, ponieważ mnie całkiem oślepiło. Jeszcze wy bracia, którzy jeszcze siostry jeździcie, to wiecie, jak mokra szyba, to już nie jest szyba, że można dobrze przez nią patrzeć, tylko czasem się robi, jeszcze jak światło zaświeci z przodu, takie lustro. No i jedziemy i ten samochód, minęliśmy się z tym samochodem, który tak szybko na dół jechał. I ja jadę, owszem, z niej jechałem szybko. W pewnym momencie żona krzyknęła: Boże, człowiek na drodze. Ale to tak szybko się działo. Ja odbiłem w prawo, całkiem w prawo, tam głęboki rów był, ale przejechałem, poczułem uderzenie do samochodu, na samochodzie. I jeszcze, może, ja wiem, z 5 metrów przejechałem do przodu, wyskoczyłem z samochodu, patrzę, człowiek na drodze leży, na poprzek, tam droga wąska, dwa samochody, żeby się minąć, raczej musiały bardzo zwolnić, żeby się minęły, teraz ta droga trochę inaczej wygląda, człowiek całkowicie na poprzek, głowa w tą stronę, gdzie ja jechałem akurat, okulary tak z metr dalej leżą, podchodzę, krew pod głową, kałuża taka, no kałuża, no krew. Myślę, Boże, co się stało? Dlaczego mnie to spotkało? Wiadomo, już żona też tak mocno z tym wszystkim przesięta, nie potrafiła nawet wykręcić numeru, bo tam i na pogotowie, bo tam jest też zasięg kiepski, ale zaraz
mnóstwo ludzi tam się jakoś zeszło. Ktoś tam zadzwonił po pogotowie, policja przyjechała bardzo szybko, ale to nie takie istotne. Nie pamiętam jak dziś. I dlatego to mówię, bo chcę, żebyśmy wiedzieli, jakim wspaniałym jest nasz Bóg. Żebyśmy to umieli oceniać i opowiadać. Opowiadać, tak to chyba do Ezechiela było powiedziane, wołaj całym gardłem. Tam może o coś innego chodziło, ale wołajmy całym gardłem to, cośmy przeżyli, co doświadczamy w naszym życiu. Nawołujmy do posłuszeństwa, do pokuty, do nawrócenia. Róbmy to, czyńmy to, chociaż czasem nie przynosi to skutku. Pamiętam, jak dziś chodziłem tam i z powrotem po tej drodze. I tak powiadam sobie półgłosem, Boże, żeby to był sen, żeby to była nieprawda. Dlaczego akurat mnie to spotkało? Wiecie, żyć z takim czymś, no to pewne wielkie obciążenie jeszcze dla człowieka wierzącego, chociaż tak prawdę mówiąc, nie czułem się zupełnie niczemu winny. Ale Boże, dlaczego przecież Ty mogłeś sprawić to inaczej, że mogłem nie jechać akurat w tym czasie, albo ten człowiek nie musiał akurat w tym czasie się tam znaleźć. Przyjechało pogotowie, mieli człowieka do karetki, najechała policja, dojechała, potem dojechał Aaron chyba z żoną, Asia córka. Policja mnie wzięła tam na badanie zaraz, prawda, alkomatem, czy nie ma zawartości jakiejś w krwi alkoholu, bo tamte jeszcze tak narkotyki nie były rozpowszechnione. No i to trwało to jakiś czas i później w tej karetce otwierałem się drzwi, woła mnie lekarz tam do środka, mówi, proszę pana, widział, że ja jestem tak przygnębiony, a może i łzy w oczach miałem. Powiada, niech się pan nie martwi, niech się pan uspokoi. Ten człowiek żyje, pan go nawet nie drasnął. A kiedy policja przyjechała, no ja mówię, no pytanie, tak krótko, co się stało. No mówię, tak a tak, oglądają samochód, i znaczy ja pierwszy oglądam sobie tam wcześniej, patrzę, no na samochodzie nie ma żadnego śladu, ale jakieś uderzenie czuję. Ale kiedy przyszła policja, tam z latarką poświecili, ale pan ma samochód uszkodzony. Lewa lampa rozbita, błotnik skrzywiony, zderzak pokrzywiony. Ale to nieważne. Samochód się da naprawić gorzej z człowiekiem. Drogie braterstwo, cóż się okazało? Ten człowiek szedł swoją żoną i dziećmi do domu, gdzieś z imprezy. Po drodze się kłócili, pokłócili i ta żona go pozostawiła, a on był bardzo mocno pijany. Potem jak mi powiedział, że on wiedział tylko, że chciał przez drogę przejść i na tym mu się film urwał. Być może pęd tego samochodu poprzedniego sprawił, że on albo się przestraszył, albo podmuchł, albo coś, że akurat tak na tę drogę się wyłożył. I później, kiedy przyjechaliśmy do domu, dzwoniłem zaraz do szpitala, do Cieszyna, a mówi ta pielęgniarka, mówi, panie, on już tu nie ma. On uciekł, mówi, jak troszkę otrzeźwiał, to on uciekł. Wiecie, po co to mówię? Mówię to po co, abyśmy wiedzieli, byli świadomi, że Bóg w każdej sytuacji działa. Ja, Boże, żeby to był sen. I to rzeczywiście, to był w moim potem odebraniu, tak to wszystko wyglądało, że to jakby się mi to śniło, bo to, co miało być prawdą, człowiek leży zakrwawiony na ziemi, nie rusza się. A za chwilę się dowiaduje, że on nawet nie jest draśnięty. Czy to nie cud Boży? Nie jakaś moja zasługa. Nie za to, że przestrzegam prawo Boże, staram się, bo powiem wam szczerze, jak mnie znacie, walczę na każdym kroku o to, żebyśmy i przede wszystkim ja, ale my wszyscy wspólnie służyli Bogu tak, jak On tego od nas wymaga. Nie ma odchyłki ani na prawo, ani na lewo. Nie jest dla Boga obojętne, czy ja
jak ja świętuję ten sabat, kiedyś przy okazji chcę się wami dzielić, jak ja widzę, jak należy sabat świętować. Owszem, nie ma jakiejś reguły, ale są pewne zalecenia w Piśmie Świętym, jak to należy czynić. Żeby nie wpaść w jakiś fanatyzm, ale też by sobie nie pobłażać, by ten sabat przestrzegać tak, jak tego Bóg od nas pragnie. Ważne jest, od kiedy do kiedy. To jest bardzo ważne, bracia. Na to zwracajmy uwagę, bo zobaczmy, co się dzieje, co się rozpowszechnia. Jeszcze w dalszej części, jeśli mi czas pozwoli, to będę chciał na ten temat króciutko powiedzieć. Co dziś Bóg oczekuje od nas? To są również nam bardzo znane słowa i czytam z piątej Księgi Mojżeszowej, szósty rozdział i tutaj kilka wierszy. A to są przykazania, ustawy i prawa, których Pan Bóg wasz nakazuje was uczyć, żebyście je pełnili w ziemi, do której się przeprawicie, aby ją posiąść. Abyś był przejęty czcią dla Boga twego, przestrzegając po wszystkie dni twego życia wszystkich jego ustaw i przykazań, których ja dziś nakazuję tobie, twoim synom i wnukom, i abyś żył długo. Słuchaj, Izraelu, ich. Ale to i do nas te słowa są skierowane, bo jak często słyszymy w kazaniach i sami może tak mówimy, że jest tylko jedna owczarnia i jeden pasterz. W jednej owczarni nie mogą obowiązywać dwa rodzaje prawa, ale jedno prawo. To, co Bóg powiedział do Izraela, to również jest bardzo ważne i dla nas. Nawet może jeszcze powinno być bardziej ważniejsze i bardziej powinniśmy to dokładnie przestrzegać, ponieważ żyjemy o wiele lepszych czasach, warunkach do tego, by służyć Bogu. Słuchaj ich, Izraelu, i starannie je przestrzegaj, starannie, nie byle jak, nie jak mi się podoba, nie jak ktoś mi tam coś powie, czy napisze, starannie, inaczej starannie, czyli dokładnie. Słuchaj, Izraelu, przez całe życie starannie je wypełniaj, aby ci się dobrze powodziło i abyście się rozmnożyli bardzo w ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci przyrzekł Bóg twoich ojców. Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, On jedynie. Będziesz wtedy miłował Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w twoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając, to co i czytaliśmy w pierwszym psalmie. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki i będą ci jako przepaska między twoimi oczyma. Wiemy, dlaczego to Izraelici musieli tak wykonywać, tak czynić i takie znaki nosić. Wypiszesz je też na odrzwiach domu twego domu i na twoich bramach. Drogie braterstwo, tu takie oto dość zdecydowane słowa Boże. Mówi: słuchaj, Izraelu, słuchaj, bo to Bóg mówi. Twój Bóg, Bóg ten, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który tak wielką dobrocią, łaską, mocą ciebie prowadził przez tyle lat, doprowadzając się do ziemi opływającej w mleko i w miód. Słuchaj, Izraelu, dziś to do nas woła, słuchaj, słuchajmy, dokładnie przestrzegajmy prawa Bożego, nie tylko szabatu, nie tylko 10 Bożych przykazań, żeby ktoś myślał, że tylko o tym chce mówić. Bo i wiara, jak później jeszcze na koniec powiem, w Jezusa Chrystusa, przyjęcie Go również jest warunkiem zbawienia. Nie ma zbawienia bez posłuszeństwa. Nie ma zbawienia bez przestrzegania przykazań. Tak jak nie ma zbawienia bez Jezusa. Bez Jego ofiary. Wszystko musi iść w parze. Ten, który mówi znam je, a przykazań moich nie zachowuje, kłamcą jest. Nie tylko 10 Bożych przykazań. Nie tylko sobota, bo się nam zarzuca, że
mówimy dużo o sobocie albo tylko o sobocie. Nieprawda. Mówimy dlatego dużo o sobocie. O świętym dniu. Dlatego, że przez cały świat, prawie całe chrześcijaństwo, bo ci, którzy uznają szabat jako dzień święty, którzy go przestrzegają, to w obliczu wszystkich ludzi to jest jedna kropla w morzu. Mało jest takich ludzi. A dlaczego, to o tym jeszcze króciutko będę starał się powiedzieć. Tutaj pragnę nawoływać siebie i was, i nas wspólnie razem, bo żyjemy w tak trudnym czasie, drogie braterstwo. Jak wcześniej powiedziałem, przeciwnik Boży, miejcie ten szabat. Miejcie, mówcie, że go trzeba. Ale nieważne, czy to będziecie tak ten szabat zachowywać, czy tak, to nie jest takie istotne. Różne daje ludziom myśli i dzisiaj różne możliwości, a dzisiejsze społeczeństwo, dzisiejsi ludzie, nawet wierzący, czytający Biblię, są bardzo otwarci, chłonni na to, żeby przyjmować jakieś nowinki, coś nowego, coś ciekawego, coś, co jeszcze nigdy nie było. Ale brat Bolesław 2 tygodnie temu chyba tu bardzo piękne kazanie również wygłosił, mówiąc na temat w zasadzie prawa Bożego, że to prawo się nigdy nie zmienia i że czytamy, że mamy bronić, być obrońcami prawdy Bożej, drodzy bracia i siostry. Chociaż sam jestem bardzo niedoskonały, wiele mi brakuje, ale jedno powiem przed wami, póki Bóg daje życie, siły, zdrowie, rozum, będę walczył o to, będę się starał, by ile tylko możliwe walczyć o to, by ta prawda raz świętym podana była przestrzegana, byśmy nie odeszli od niej, zbory Boże by nie doszły ani na prawo, ani na lewo. Drodzy bracia, siostry, to mi bardzo leży ta sprawa na sercu. Pragnę i Bogu dziękować, że akurat mieliśmy różne czasy, różne sytuacje w naszym zborze, ale Bóg zawsze będzie, myślę, do końca z nami. Czyli, drogie braterstwo, tak jak powiedziałem, nie tylko przykazania tych 10, ale wszystko, co w piśmie zapisane, nawet to, cośmy dzisiaj w lekcji wspominali, jest bardzo ważne i aktualne. Tak samo chciałbym zwrócić uwagę bracia i siostry, tak to brat Rafał głosił wcześniej takie kazania i nazwał w swoich kazaniach dietę pokarm, znaczy dietę biblijną, którą Bóg dał człowiekowi dla swego ludu, że to jest przykazanie, jak to nazwałeś, przykazanie? Przykazania pokarmowe. Przykazania pokarmowe. Pięknie, bo też fakt jest taki, że to również jest przykazanie. Wszystko to, co Bóg powiedział, będziesz albo nie będziesz, to jest przykaz Boży. Nie można to inaczej przyjmować. I to też jest, drodzy bracia i siostry, ważne, abyśmy doświadczali, abyśmy dowiadywali się, co jemy. Bo dziś można być wielce skłamany i dobrze też kiedyś o tym mówić, bo dzisiaj naprawdę, jak chcemy naprawdę i w tym kierunku być Bogu posłusznymi, to musimy dobrze czytać, dobrze uważać, a jeszcze nieraz możemy nieświadomie coś spożyć, ale to już Bóg zna nasze starania i nasze dążenia. Paweł w liście do Tymoteusza, w drugim liście swym, tam w 3 rozdziale od 1 po 5 mówi o trudnych czasach, że mówi o ostatecznych czasach, nastaną czasy trudne. Mówi tam o ludziach, jacy będą ludzie. Ale, drogie braterstwo, Janowi przepowiedziano, że będą jeszcze bardziej trudniejsze czasy. I o tym czytamy w objawieniu Jana w 12 rozdziale. Też bardzo znane nam teksty, nie musiałbym ich odczytywać, ale chciałbym czytać wiersz, rozdział 12. Wiersz również 12 jest powiedziane: dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy na nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu,
gdy wstąpił do was diabeł mający, pałający wielkim gniewem, bo wie, iż czasu ma niewiele. Potem chciałbym, znaczy przeczytam wiersz 17. I, bo można by cały rozdział tutaj czytać, gdzie tu jest pokazana wizja niewiasty i smoka. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, którzy strzegą przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. I jeszcze chciałbym przeczytać objawienie również, ale 14 rozdział na następnej stronie. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, jakieś dobitne teksty. Jan otrzymuje widzenie i pokazane są mu pewne trudne czasy, wizja właśnie strącenia przeciwnika Bożego i jest powiedziane, co? Biada mieszkańcom ziemi, biada i morzu i wszystkim temu, co tam na tej ziemi, na tym morzu jest, bo co? Bo wstąpił do was diabeł. Nie tylko, że wstąpił, ale czytamy, że pałający wielkim gniewem. I to jest to, co wcześniej powiedziałem. On w bardzo umiejętny sposób podstępuje ludzi. Jednemu zabierze to, da to, innemu odwrotnie. I już do kogo należymy, jeżeli nie spełniamy dokładnie woli Bożej, o której czytamy. To nie są, drogie braterstwo, moje słowa. To są słowa, które czytam, które wyciągam bezpośrednio z Pisma Świętego. Czytałem z Księgi Mojżeszowej, wiemy, to są słowa bezpośrednio, które Bóg przekazał Mojżeszowi. Mojżesz przekazywał to ludziom. Czyli tam nie było jakiegokolwiek zniekształcenia. Czy nie była to, powiedzmy, wypowiedź bezpośrednio sama wypływająca z Mojżesza, ale to, co Bóg mu nakazał. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą potomstwa jej, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa Chrystusa. Z kim diabeł dziś walczy? Jakie on zadanie sobie zadał? Czytałem wcześniej, wiedząc, zawrzał gniewem, bo wie, że ma bardzo krótki czas. Żyjemy w czasie ostatecznym. Tutaj ten wiersz 17 powiada, że podjął walkę z kim? Z tymi, tu jest wyraźnie powiedziane, którzy przestrzegają przykazania Boże i mają wiarę Jezusa Chrystusa. To, co wcześniej powiedziałem. Zbawienie, aby osiągnąć, to trzeba te dwa warunki spełnić. Trzeba przestrzegać przykazania Boże, wszystkie, które tu są w Piśmie Świętym, nakazy i zakazy. I wiarę w Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus przyszedł, on zgładził nasze grzechy i mieć tą świadomość, że nie w krwi kozłów, cielców mamy zbawienie, ale darmo z łaski. Ale nie w tym sensie, nie w tym kontekście, że wolno nam wszystko robić, co nam się podoba. I tak. Zresztą szabat wspomniałem dyskusję jednego z braci z takim człowiekiem, który twierdzi, że jeżeli już tam zostałeś zapisany w tej księdze, a stało się to w chwili twojego zanurzenia, to wtedy już możesz być pewny zbawienia. Nie musisz żadnych wysiłków robić. Jeżeli zgrzeszysz, wyznaj ten grzech, a będziesz zbawiony. Nie ma innej opcji, powiada. Popatrzmy, co diabeł czyni. Popatrzmy, jakie on kieruje się wielką mądrością. I ostatni ten wiersz, który czytałem, to jest, drogie braterstwo, taki finał tego wszystkiego. I tym się powoli kończy Pismo Święte. Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa Chrystusa. Drodzy bracia i siostry, tu się okaże. To właśnie nasze życie pokaże, do kogo my naprawdę należymy. Czy my
w tej sytuacji, bracia i siostry, bo tu pisze o wytrwaniu. Wcześniej czytałem, że czas o czasach trudnych, a w trudnościach trzeba wytrwać, trzeba jakoś ten czas przebyć. I tu się właśnie okaże wytrwanie świętych. Tu się okaże i wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i mają wiarę Jezusa Chrystusa. Drogie braterstwo, chcąc mieć Jezusa Chrystusa, trzeba mieć przykazania Boże. Trzeba być posłusznym. Dlaczego to tu jest akurat powiedziane? Tu się okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają prawo Boże i mają wiarę w Jezusa Chrystusa. Dlaczego nie jest zamieniona kolejność? Ponieważ możecie się z tym nie zgodzić, ale prawo Boże było pierwsze, a potem dodane zostały ofiary, a w końcu ofiarowany Jezus Chrystus. Wiemy dlaczego i z jakiego powodu. Jak Bóg nas błogosławi, tego wam życzę i sobie. Amen. Amen. Dziękujemy bratu za te wspaniałości, o których nam opowiadał. Chciejmy śpiewać na chwałę Bogu pieśń. Numer 60.